Rańda nie stawia już tylko na wyczynowy sport, choć nie odkłada jeszcze zawodowego stroju sportowca na półkę. Rozpoczyna nowy rozdział. Trafiła się okazja, by pozostać przy sporcie, z której nasz medalista olimpijski skorzystał. Kariery sportowej nie kończę, ale zaczynam współpracę i można powiedzieć, głównym moim zajęciem będzie tutaj uczestnictwo i tworzenie top fitnessu na ulicy Karkonoskiej. I w przyszłym sezonie mam wprawdzie jeden plan do zrealizowania. Na razie nie mogę go zdradzić, o co chodzi, ale w najbliższym czasie myślę, że opinia publiczna się dowie i nie tylko we Wrocławiu, ale i w całej Polsce będzie to duża sprawa. Top Fitness już działa. Z jego bogatego zaplecza mogą korzystać wszyscy. Szczególnie mile widziane są jednak panie, dla których klub jest w pewnym sensie dedykowany. Chcielibyśmy się nastawić na panie. Tak docelowo planujemy około 80%, żeby panie nas tu do nas przychodziły. Mamy bardzo dużą salę aerobikową, gdzie się będą odbywać przeróżne formy aerobikowe. To jest sala wielkości 250 metrów, czyli naprawdę duża i potężna. Mam jeszcze jedną salkę, na którą też się będą odbywać różne zajęcia. Paweł Rańda czynnie będzie współtworzył Top Fitness. Będzie go można spotkać na salach prowadzącego zajęcia. To w pewnym sensie ma być magnesem nowego klubu. Będę głównie zajmował się jakby pomaganiem w budowaniu formy i zdobywaniu zdrowej sylwetki, zdrowego ciała i ducha, ale też zajęciami najprawdopodobniej z dziećmi, które będę prowadził jako gimnastkę korekcyjną, bo taki mam ukończony kierunek studiów i myślę, że dzieciaki potrzebują tego, żeby po prostu być zdrowym i w pełni wysportowanym. Top Fitness działa przy ulicy Karkonoskiej 59B we Wrocławiu.